zmożony czas pracy przed Wami. Macie ambitne cele i ciężko pracujecie, by te cele zrealizować. I jesteście na bardzo dobrej drodze, by zrealizować te cele, by spełnić swoje marzenia. Wasza ciężka praca będzie się opłacać. Jeśli chodzi o związki, poznacie lub znacie bardzo ważną osobę. Osobę, z którą znacie się w światach wyższych duchowych. To jest związek karmiczny, spotkanie karmiczne umówione na samej górze. Tylko, że nie jest to pozytywna karma. Wasze umysły nie są gotowe, by ten związek przyniósł piękne emocje. Wasze umysły nie są w stanie tutaj się pogodzić. Zaczniecie szukać odpowiedzi. Pod sfinksem jest komnata tajemnic. Wasza dusza, w waszych sercach odkryjecie odpowiedź, co zrobić z tą osobą, którą spotkacie. Popatrzcie. Kolejna karta to jest wasza dusza. O tym mówiłem, pod tym sfinksem jest komnata tajemnic. Dusza, która się tam ukrywa, wy otworzycie jej drzwi. Może to być osoba, kobieta, bardzo wrażliwa, delikatna, która pojawi się materialnie w waszym życiu, by przekazać wam odpowiedź. Ona powie wam, co zrobić. Popatrzcie. Pojawi się wyciszenie. Pojawi się mądrość, pojawi się w was spokój, taki błogi spokój. Patrzcie, co przynosi wam ten związek, ta znajomość, właśnie niepokój. Do tego waszego ogrodu, waszej osobistej przestrzeni docierają negatywne emocje, energie z zewnątrz przez tą znajomość. Jest tu zbyt dużo negatywnej karmy, której nie jesteście w stanie udźwignąć. Gdy wy w samotności skupiacie się na swoim sercu, na swojej duszy, na medytacji, osiągacie stan pełni, stan szczęścia, stan zaspokojenia. Będzie jakaś sprawa, którą chcieliście załatwić. W ostatniej chwili zostaniecie na peronie, pociąg wam odjeżdża. Ale popatrzcie, że to dobrze, że wam odjedzie. Za tą kartą pojawia się wiosna. Czas chęci do życia, radości. Radości i obfitości, ale w samotności. Na pewno nie z tą osobą, która tak bardzo was denerwuje.